zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina to z Łuczu. Dzisiaj jest z nami wyjątkowo gościnnie Łukasz Piechu-Pichaczek, a będziemy grali sobie w Ostoję, której zasady wytłumaczy nam Teos. Tak, dzisiaj na streamie gra Ostoja. Gra, która została już okrzyknięta Cascadia Killerem. Gra wydana w Polsce przez wydawnictwo Rebel. Gramy tutaj od 1 do 4 graczy. Partia w okolicach pół godzinki. No i co? No i lecimy z zasadami. Jeżeli chodzi o komponenty, jakie tutaj widzicie, one już są przygotowane do gry, czyli każdy z graczy otrzymuje swoją planszetkę, na której ma właśnie miejsce na zbudowanie krajobrazu, kartę pomocy, znaczniki, które będą nam potrzebne do zaznaczania celów spełnianych przez karty zwierząt, duże karty właśnie zwierząt. Mamy przede wszystkim taką planszetkę, na której będziemy gromadzić płytki. Te płytki będziemy oczywiście umieszczać sobie na swojej planszy. Będziemy z nich budować różnego rodzaju krajobrazy. Tak, no i ta planszetka też jest taka charakterystyczna, ponieważ posiada strzałeczkę. Ta strzałeczka wskazuje nam pierwszego gracza. W tym wypadku, o, na przykład tak. I teraz w jaki sposób gramy w grę. Po kolei właśnie od pierwszego gracza, którym jest osoba, która jako ostatnia zobaczyła najpiękniejszy krajobraz, będziemy wykonywali swoją turę. I w turze obowiązkowe jest dobranie jednej z pól tych właśnie trzech płytek, czyli na przykład taką pulę i dołożenie tych płytek na naszą planszetkę. Oczywiście płytki układam sobie na albo na pustych polach, albo na polach, na których już się znajduje pod pewnymi warunkami. I to jest tak naprawdę tyle, co wykonuję w ramach tury. Oczywiście z woreczka dobieram kolejne trzy płytki, umieszczam je na wolnym polu i kolejny gracz. Oprócz tej akcji obowiązkowej, którą muszę zawsze wykonać, czyli umieszczenie płytek na planszy, mogę wykonać akcje dodatkowe. Mogę z puli dostępnych kart zwierząt jedną kartę zwierzęcia sobie wybrać i umieszczam ją wtedy nad moją planszetką. Mam tak naprawdę 4 miejsca na kartę zwierząt. Jeżeli już wszystkie zapełnię, to nie będę mógł kolejnej karty zwierząt sobie pobrać. No i na koniec tury, jeżeli jakaś karta zwierząt została zabrana przez gracza, no to oczywiście ta pula się uzupełnia. Natomiast, co się dzieje jeszcze z kartą zwierząt? Mamy tutaj miejsca, na których kładziemy sobie właśnie te specjalne znaczniki. I teraz kolejną rzeczą, którą jeszcze mogę wykonywać dodatkowo w trakcie rundy, jeżeli spełnię warunek, który jest narysowany tutaj na karcie zwierzęcia, czyli w jaki sposób będzie utworzone siedlisko, to w tym momencie będę mógł właśnie umieścić znacznik zwierzęcia na mojej planszetce. Tak? Przykładowo w jakimś tam kolejnym ruchu będę dokładał żółtą płytkę, więc spełniam warunek tej surykatki. Mam pokazane, że na szarym kafelku muszę umieścić znacznik zwierzęcia, więc wybieram sobie, że go umieszczam. Oczywiście to może być w trakcie ruchu, gdzie mam jeszcze jakieś inne pozostałe płytki do wyłożenia. Czyli przykładowo, jeżeli w moim kolejnym ruchu umieszczę sobie płytkę taką, no, może inaczej, może umieszczę sobie płytkę taką, no to też oczywiście spełniam ten warunek, mogę kolejny znacznik w ramach dalej tej samej rundy po prostu wyłożyć, tak, no i trzecią powiedzmy sobie umieszczę tutaj, no ale już mimo tego, że spełniam kolejne warunki, tak, tego siedliska, to nie mam możliwości, żeby położyć tutaj więcej niż jeden znacznik zwierzęcia. Oczywiście, jeżeli znacznik zwierzęcia znajduje się na jakiejś płytce, to on też blokuje przed umieszczeniem na tej płytce innych płytek. A w jaki sposób umieszczamy płytki na płytkach, to jest akurat też bardzo proste, ponieważ jeżeli chodzi o płytki z wodą, albo jeżeli o żółte płytki z równinami, to muszę je umieszczać tylko i wyłącznie na pustym polu. Jeżeli chodzi o góry, to mogę umieścić płytkę z górami na innych górach i mogę tak maksymalnie umieścić 3 płytki, jedna na drugiej. Góry na koniec gry zapunktują nam tak, że im wyższe góry, tym więcej punktów będziemy mogli zdobyć. Jeżeli chodzi o płytki zielone, będę mógł je umieścić jako drzewa. Umieszczam je albo na pustym polu, albo umieszczam je na brązowych płytkach. I teraz, jeżeli mam brązową płytkę, mogę umieścić tutaj zieloną i to jest jak gdyby drzewo takie, tak, pierwszego poziomu, tak, albo mogę umieścić też na podwójnej brązowej płytce
umieszczam też znacznik zielony, tak? Same dwie brązowe płytki nie dadzą mi punktów na koniec gry. Jeżeli chodzi o brązowe płytki, no to oczywiście też kładę je albo na pustym polu, albo mogę właśnie wyjątkowo położyć jedną brązową na drugiej brązowej, dzięki czemu właśnie będę mógł zamknąć te brązowe płytki drzewem. Jeżeli chodzi o płytki czerwone, bo to jest ostatni kolor, który nam został, to są to płytki z budynkami. I płytki z budynkami mogę umieścić na górach, mogę umieścić na brązowych płytkach, albo mogę też umieścić na innych czerwonych płytkach, tak? Czyli jeżeli mam taką sytuację, to czerwoną płytkę mogę umieścić na dowolnym z tych pól, tak? I na czerwonej płytce drugiego poziomu, tak? Czyli już zbudowanej na jakiejś innej płytce, nie mogę już więcej niczego zbudować, tak? To jest jak gdyby już koniec. I to jest tyle, jeżeli chodzi o warunki wykładania tych płytek. Natomiast to, co będzie nas najbardziej interesowało, to to, w jaki sposób te płytki będą nam punktowały na koniec gry. Gra toczy się właśnie od pierwszego gracza i zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak długo, aż któryś z graczy albo nie będzie miał na swojej planszy dwóch lub mniej wolnych miejsc do właśnie położenia kolejnych płytek, albo kiedy płytki wyczerpią się z naszego woreczka, tak, że nie będziemy w stanie uzupełnić tej pełnej puli, tak? I w tym momencie wywołujemy koniec gry. Patrzymy na to, kto jest pierwszym graczem i gramy jeszcze w taki sposób, żeby każdy z graczy rozegrał taką samą liczbę rund, tak? Czyli po prostu polecimy sobie jeszcze kolejką do końca. Jeżeli oczywiście ostatni gracz w kolejce doprowadzi do tego końca gry, to już niczego więcej nie rozgrywamy. No i oczywiście liczymy punkt. Do liczenia punktów pomocny nam jest notesik, który jest dołączony do gry. I jeżeli chodzi o te punkty, to też karta pomocy nam tutaj fajnie pokazuje, w jaki sposób te punkty będziemy zdobywać. Zaczniemy sobie może od tych najprostszych punktów, czyli zaczniemy sobie od rzek. Po prostu bierzemy pod uwagę najdłuższą naszą rzekę, która znajduje się na naszej planszetce i najkrótszą drogą, którą jesteśmy w stanie połączyć jej dwa końce. Po prostu będziemy sobie punktować w zależności od tego, jak długa jest ta rzeka, tyle zdobędziemy punktów zgodnie ze schematem na naszej planszetce. Jeżeli chodzi o równiny, pojedyncza równina nie daje nam nic, natomiast już grupa dwóch i więcej połączonych równin daje nam 5 punktów zwycięstwa. Jeżeli mówimy tutaj o drzewkach, to brązowe kafelki same z siebie nie dają nam żadnych punktów, natomiast drzewka już nam takie punkty dają. Jeżeli mamy drzewko położone na pustym polu, jest ono warte 1 punkt. Jeżeli mamy na brązowym znaczniku, to w tym momencie jest warte 3 punkty, a jeżeli jest drzewko na dwóch brązowych, no to w tym momencie daje nam punktów 7. Jeżeli chodzi o góry, góry dają nam w zależności też od swojej wysokości 1, 3 lub 7 punktów, ale warunek jest taki, że taka góra musi sąsiadować z jakąś inną górą, tak? Czyli po prostu, jeżeli mamy w taki sposób ułożone te góry, pojedyncza góra daje nam 1 punkt, podwójna daje nam 3 punkty, ale gdyby były one jakkolwiek po prostu przedzielone, to już tych punktów za nie nie zdobędziemy. No i jeżeli chodzi o budynki, to budynki punktują tylko i wyłącznie, jeżeli są budynkami drugiego poziomu, tak? Czyli mają już pod sobą jakąś inną płytkę i one punktują w zależności od tego, ile w sąsiedztwie takiego budynku znajduje się różnych innych kolorów, tak? Czyli w tym momencie taki budynek punktuje nam 5 punktów, ponieważ w sąsiedztwie ma 3 lub więcej różnych kolorów. Gdyby miał 2 albo 1, albo nie miałby w sąsiedztwie żadnego innego koloru, to nie zapunktuje nam w ogóle. To jest tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową stronę planszetki i podstawowe zasady ostoi. Mamy oczywiście drugą stronę planszetki i tutaj jest taka mała gwiazdka. Jeżeli rozpoczynamy rozgrywkę, to musimy po prostu wspólnie ustalić, czy gramy na tej stronie właśnie, którą pokazywaliśmy przed chwilą, czy na tej stronie, nazwijmy to, trudniejszej. Tutaj, jeżeli chodzi o zasady, nie zmienia się nic za wyjątkiem punktowania za płytki niebieskie, ponieważ
całą tą naszą planszetkę traktujemy jako jedną wyspę. No i teraz kładąc niebieskie płytki z wodą, będziemy mogli tworzyć takie jak gdyby odcięcia, tak? I będziemy mogli tę wyspę jeszcze sobie dzielić na jakieś inne segmenty i na koniec gry każda taka grupa pól po prostu, która jest odcięta wodą od innych pól, będzie warta 5 punktów. Tak, na tej planszetce mamy też troszeczkę więcej pól, dzięki czemu ta gra też będzie troszeczkę dłuższa. No i karty zwierząt, które zdobyliśmy albo które jeszcze mamy do zdobycia, ale mają jeszcze jakieś znaczniki na sobie, też oczywiście dają nam punkty, tak, w zależności od tego, jaka jest najwyższa odkryta wartość na danej karcie, tyle punktów zdobędziemy. Sumujemy to wszystko. Jeżeli jest remis na pierwszym miejscu, to zwycięzcą zostaje gracz, który ma tych znaczników zwierząt najwięcej u siebie na swojej planszetce. Jeżeli dalej jest remis, to gra kończy się remisem. To jest wariant podstawowy, a dodatkowo dostajemy jeszcze karty duchów natury. Te karty duchów natury działają troszeczkę podobnie jak te karty zwierząt. Jeżeli chodzi o karty duchów natury, tasujemy je przed grą. One mają inne rewersy niż karty zwierząt. Każdy z graczy otrzymuje dwie takie karty. Jedną z nich wybiera i od razu kładzie przed siebie właśnie nad swoją planszetkę. No i ta karta ducha natury też ma jeden znacznik. I musimy zrealizować ten cel, żeby otrzymać jakieś dodatkowe możliwości punktowania. Dodatkowe możliwości punktowania są po prostu związane albo z jakimiś dodatkowymi punktami za konkretne konstrukcje w naszym krajobrazie, tak, na naszej planszetce, albo za grupy pól, które też będą punktowały nam troszeczkę więcej. Tak? I oczywiście, żeby ta karta zwierzęcia nam zapunktowała na koniec gry, no to musimy spełnić ten warunek i ten znacznik ducha natury wyłożyć na swoją planszetkę. Ta karta wtedy też kładzie się obok naszej planszetki, nie blokuje tym samym miejsc na karty zwierzęcia, ponieważ w każdym innym przypadku ona jest obwarowana dokładnie tymi samymi warunkami jak karta zwierząt, czyli po prostu zabiera nam miejsce, czyli możemy mieć kartę ducha natury i maksymalnie 3 karty zwierząt naraz aktywne. Natomiast nie ma też obowiązku realizacji tych kart. Oczywiście po prostu wtedy nie będziemy zdobywać dodatkowych punktów, tak? I to jest tyle, jeżeli chodzi o zasady gry Ostoja. Czy są jakieś pytania z waszej strony albo ze strony czatu? Tutaj jedynie czat przypomina, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, że jeśli chodzi o dokładanie tych znaczników z kart zwierząt, można to robić w trakcie dokładania swoich kafelków na planszę, bo może się okazać, że jeśli dołożę wszystkie 3 kafelki, to nie będę w stanie tej kombinacji konkretnie uzyskać, tak? Bo sobie coś zabuduję oczywiście. Na przykład. Tak, nie? Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o tą moją obowiązkową akcję, to muszę po prostu zadeklarować, które płytki będę brał, tak, z jakiejś tam jednej puli i teraz każdą płytkę mogę wyłożyć niezależnie i między każdą jedną płytką będę mógł albo pozyskać kartę zwierzęcia, przypominam, robię to raz na turę, albo będę mógł właśnie wykładać znaczniki z kart zwierząt, które już mam u siebie, tak? I kolejną płytkę i tak dalej. Mogę sobie to oczywiście dowolnie dzielić. Dobrze, oczywiście jeżeli oglądacie nas na YouTubie i macie jakieś pytania co do zasad, napiszcie nam w komentarzu, postaramy się na to jak najszybciej odpowiedzieć, a tym samym zapraszamy już Was do kolejnych filmów, w których będziemy pokazywali pełną rozgrywkę właśnie na tym wariancie trudniejszym i z kartami duchów natury. A za nasz dzisiejszy materiał dziękujemy naszym patronom, których jest już cała masa i są to wspieracz anonimowy Rizor, razem mamy wszystko, Misiu dorosły osobnik, zakazany nick, kawa, gary, śpiechu, abba, parasite oraz eurosuchar. Dzięki tym osobom tworzymy nasze materiały z taką częstotliwością, z taką jakością i możemy stale się rozwijać. Też możecie dołączyć do grona naszych patronów już od piątki miesięcznie, a od troszeczkę większej kwoty macie wpływ na to, co pojawia się na naszym kanale. Dostajecie dostęp do specjalnej grupy na naszym Discordzie, w której po prostu ustalamy też z Wami, w jaki sposób ma wyglądać to, co tutaj pokazujemy na naszych transmisjach. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy naszym patronom właśnie za wybranie gry Ostoja na nasz dzisiejszy strumyk. Dziękujemy Ludiversum, które wypożyczyło nam ten egzemplarz, który dzisiaj rozgrywamy.
No i widzów na Twitchu zapraszamy na króciutką przerwę, a widzów na YouTubie do kolejnego filmu. Tak jest, bryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.